również umięśnienie. Dlatego jest ona na stanowisku drugim. Krowa na stanowisku trzecim to młoda krowa, również bardzo dobre wymię, bardzo dobre umięśnienie. Dlatego stoi przed krową na stanowisku piątym, chociaż są to krowy bardzo porównywalne. To znaczy uznałem, wydawało mi się, że jest to krowa, która ma lepsze umięśnienie od tej krowy. Wymiana porównywalna. I dlatego stoi ona przed krową na stanowisku piątym. Proszę Państwa, czempionem w rasie simmentalskiej zostaje krowa numer katalogowy 78. Wicechempionem krowa numer katalogowy 63. Oklaski, proszę Państwa. Oklaski dla zwycięzców, dla wszystkich, którzy zaprezentowali zwierzęta. 78 to Elza, hodowli Państwa Ziemiańskich, Pani Haliny Ziemiańskiej z Trześniowa, po Buchaju Respond od Ewi. 3 to Krasa, hodowli Państwa Brysiu, Pana Daniela Brysia z Korczyny, po Leksusie od Kropki. Do chwili obecnej, proszę Państwa, to najstarsza krowa, która jest prezentowana na tegorocznej edycji wystawy, obecnie w siódmej laktacji. Krasa Wicechempion. Numer katalogowy 70. To Wala, hodowli pana Łukasza Nurka z Beska. Numer katalogowy 73 to Kropka, hodowli państwa Justyny i Zdzisława Serwońskich z Nagórzan. Numer katalogowy 71 to Gucia, hodowli pana Jerzego Kołodziejczyka z Trześniowa. Jeżeli uważacie, że się należą jeszcze oklaski, proszę Państwa, to serdecznie zapraszamy, wyrażamy w ten sposób. Doskonałe zwierzęta, bardzo dobrze przygotowane. Hodowcom za osiągnięcia hodowlane, ale również za doskonałe przygotowanie zwierząt do wystawy. Proszę Państwa, była to szósta kategoria krów rasy simmentalskiej i pozostaje nam siódma kategoria. Krowy rasy polskiej czerwonej, będą tylko dwie sztuki i bardzo proszę o przygotowanie numerów katalogowych 83 i 85. Proszę Państwa, dziękujemy hodowcom bydła simmentalskiego. Żegnamy ich z ringu oklaskami. Prosimy numery katalogowe 83 i 8.